Szanowni Państwo, to jest projekt druku 1631, projekt uchwały w trybie jednego czytania. To jest zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 1631 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do przewodniczącej prowadzącej obrady. I sprawa dotyczy ustalenia kierunków działania dla prezydenta miasta Krakowa w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i tak dalej. Referuje całą sprawę pan Adam Migdał. Bardzo proszę, pan radny. Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, właściwie sam tytuł mówi wszystko. Dotyczy to ustalenia ujednolicenia obszaru obowiązywania abonamentów postołowych w strefach P1, P2, P3, P4, P5. Znalazł się tam taki niefortunny zapis o tych czterech ulicach. Wiemy, że tworzy to, rodzi to pewne problemy. No tyle, dziękuję bardzo. Szanowni państwo, prezentacji opinii komisji nie widzę, opinii prezydenta nie ma, prezentacja klubów radnych nie ma. Otwieram dyskusję. Szanowni państwo, druk 1631. Nie widzę, nikt z państwa nie ma zamiaru. Zgodnie z tym, zgodnie z paragrafem 36 zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Szanowni państwo, poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Głosujemy druk 1631. Głosujemy druk 1631. Czy wszyscy państwo wzięliście udział w głosowaniu? Dziękuję, zamykam głosowanie. Uproszczenie mnie, proszę o wynik. Głosów za 35, przeciw 0, wstrzymujących się 1, jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Uchwała według druku 1631 została podjęta.